Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek witam Was na kanale Murawa TV. Po obejrzeniu filmiku koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o tym, co wydarzyło się wczoraj na polskich boiskach i poza nimi. Zapraszam. W dniu wczorajszym, czyli 20 maja rozgrywana była ostatnia kolejka Ekstraklasy w sezonie 2017-2018. Kolejka bardzo ważna, ponieważ w niej poznaliśmy tak naprawdę dopiero mistrza Polski. Największe zainteresowanie wzbudzały dwa mecze Lecha Poznań z Legią Warszawa w Poznaniu, oraz Jagieloni Białystok z Wisłą Płock w Białym Stoku. Niestety jeden z tych meczów nie mógł zostać dokończony w 75. Minucie. Kibice Lecha Poznań nie mogli pogodzić się z tym, że ich drużyna przegrywa i traci szansę na dobry wynik w ekstraklasie i to jeszcze ze znienawidzoną legią Warszawa. I odpalili racę chcąc wbiec jeszcze do tego na murawę. Sędzia tego spotkania niestety musiał zakończyć mecz przedwcześnie, a komisja ligi kilka godzin po tym wydarzeniu przyznała walkover na korzyść Legii Warszawa w ten sposób. Wojskowi po raz trzeci z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Polski, alech Poznań czekają teraz poważne konsekwencje, łącznie z olbrzymimi karami finansowymi oraz ujemnymi punktami, które mogą, ale nie muszą wykluczyć Lecha Poznań z europejskich pucharów. Co prawda w tym sezonie to nie pierwsze takie wydarzenie na polskich boiskach. W zasadzie każdy większy hit ekstraklasy był w, w którymś momencie przerywany poprzez wybryki właśnie chuliganów i pseudo kibiców. Mnie nasuwa się jedno pytanie. Byłem dwukrotnie w tym sezonie na meczach Legii Warszawa i za każdym razem przerywany mecz był właśnie przez odpalanie rac i innych środków pirotechnicznych. Pytam się w jaki sposób ci kibice wnoszą to na stadion? Za każdym razem, kiedy ja chciałem wejść na stadion, ochrona przeszukiwała cały mój plecak, torbę, wszystkie kieszenie musiałem wszystko powyjmować, nie mogłem wnieść nawet butelki z wodą, ponieważ można wnieść najwyżej pół litra płynów na stadion, a oni wnoszą cały arsenał, wnoszą racę, wnoszą petardy jak, w jaki sposób, czy to jest jakaś zmowa, przecież ktoś musi o tym wiedzieć, oni muszą mieć na to przyzwolenie ciche, ale muszą mieć przyzwolenie na to, że mogą wnosić środki pirotechniczne, bo innego wyjaśnienia nie ma, albo mają to pochowane gdzieś na stadionach, może, być może obsługa stadionu wie o tym, jest jakieś ciche porozumienie, o którym nikt nic nie mówi, każdy umywa od tego ręce, przerzucają się ludzie odpowiedzialnością, klub przerzuca się odpowiedzialnością ze związkiem, związek z klubami, z z ochroniarzami, z policją, ale nikt tak naprawdę nic w tej sprawie nie robi, ponieważ za każdym razem jest powtórka z rozrywki. Mieliśmy Puchar Polski na Stadionie Narodowym, gdzie też kibice zarówno Legii Warszawa, jak i Arki Gdynia wnieśli swoje race, wnieśli petardy, uszkodzili dach i co? Było głośno, a teraz jest znowu cisza. Nikt za to nie odpowiada. Nikt nie jest ukarany za to, co się dzieje na polskich stadionach. Wczoraj na meczu weszła policja na murawę. Dlaczego żaden z tych pseudokibiców nie został przez policję zatrzymany? Wszyscy zostali wypuszczeni ze stadionu, a policja na pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego nikogo nie zatrzymali, odpowiedzieli, że będą teraz e, identyfikować ludzi poprzez monitoring ze stadionu. No, przecież mieli ich wszystkich na tym stadionie, i wystarczyło po prostu ich zakuć w kajdanki i zabrać na komisariat. A teraz będą sprawdzać po monitoringu, kto to rzucał, kto nie rzucał, będą szukać ludzi. Przecież oni są zamaskowani, oni mają kaptury, oni się ukrywają. Co to jest za polityka, ja się pytam. I przede wszystkim. Są na to polski związek piłki nożnej. Zbigniew Boniek tyle razy pisał na Twitterze, że już nie będzie rozmawiał z kibicami, że nie będzie e, pertraktował z chuliganami, że nie będzie akcji, nic o nas, bez nas, ale w dalszym ciągu to się dzieje, ponieważ PZPN nie wyciąga żadnych konsekwencji wobec kibiców. Wyciągane są konsekwencje wobec klubów, są nakładane kary finansowe. Sytuacja w ogóle się nie poprawia, a wręcz odwrotnie, ten problem cały czas narasta. Nie ma żadnych zakazów stadionowych, nie są nakładane. E, Kary bezpośrednio dla tych, którzy są za to winni, tylko odpowiada za to klub. A co najgorsze, sprawa nie zakończyła się w Poznaniu na boisku i zakończonym meczem, ponieważ później w nocy z kolei legioniści wracając do Warszawy zatrzymali się na dworcu kolejowym w Kutnie, wysiedli z pociągu i starli z policją, zdemolowali cały dworzec i też jak na razie nie słychać o tym, żeby ktoś miał za to odpowiedzieć, żeby były jakieś zatrzymania konkretnych ludzi, na razie nie ukarano za to, że w środku nocy 200. Pijanych najprawdopodobniej chuliganów rozbiło nowiutki dworzec w kutnie. I na koniec, żeby już tylko źle nie mówić o tej ekstraklasie naszej kochanej i nieszczęśliwej, dwa jasne punkty z tego sezonu dla mnie to Górnik Zabrze i Wisła Płock. Dwa kluby, które pokazały, że bez wielkich pieniędzy, bez wielkich transferów. Tylko i wyłącznie pracą i dobrym zarządzaniem można osiągnąć sukces. Górnik Zabrze, który zagra w europejskich pucharach w kwalifikacjach do Ligi Europy, oraz Wisła Płoc, która zajęła piąte miejsce, i tak naprawdę niewiele jej zabrakło też do tych europejskich pucharów, to są dwie drużyny, które naprawdę podziwiam, i z tego sezonu dla mnie to są zwycięzcy w ekstraklasie. W tym odcinku to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym, co się wydarzyło w ostatniej kolejce ekstraklasy i napiszcie mi, co powinien w takiej sytuacji zrobić PZPN, co powinna zrobić policja. Panie Boniek, niech się Pan obudzi, niech Pan coś w końcu z tym zrobi, ponieważ ludzie będą bali się chodzić na stadiony i oglądać mecze polskiej ekstraklasy w obawie o swoje zdrowie, a może nawet i życie. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!